Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silent Water, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was odcinek spoilerowy, który dotyczy tęczowego festiwalu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Okej, muszę przyznać, że ostatnio troszeczkę się zagapiłam z tymi spoilerami, ponieważ mam jeszcze jeden odcinek dla was do nagrania z tej serii, ale no po prostu wynikało to z tego, że miałam bardzo zapracowany tydzień, ogólnie mam teraz bardzo taki zapracowany czas, więc po prostu... takie, wiecie, filmy, co po prostu nagle coś się pojawia i muszę nagrać, to... ciężko mi było to po prostu zrobić, ale nadrobimy to wszystko sobie na spokojnie. Dzisiaj mam dla was właśnie spoiler tego tęczowego festiwalu, bodajże tak się to nazywało w zeszłym roku. No i co, za chwilkę sobie obejrzymy. Oczywiście film pochodzi z kanału CC Creations. No i jeszcze zanim tutaj macie moich 5 ostatnich subskrybentów, bardzo wszystkim dziękuję. Również zapraszam was na mój serwer na Discordzie ArabelleClick, do którego link jest w opisie każdego filmu, i na moje media takie jak Facebook, TikTok czy Instagram. No i już teraz sobie przechodzimy do obejrzenia spoileru. Jeszcze zanim, to mam takie małe ostrzeżenie, ponieważ nie wszystko, co zobaczymy na filmie, w 100% pojawi się... w sensie, to, co zobaczymy na filmie, nie będzie w 100% takie już oficjalne, bo wiadomo, jeszcze bardzo dużo rzeczy może ulec zmianie. I po prostu, wiecie, to jest tylko taki jakby spoiler, taki szkic z tego, co będzie, że to jest taki bardziej rozbudowany szkic z tego, co będzie w tym święcie. No, takie mini ostrzeżenie, że to wszystko, co tutaj jest, to nie jest na 100%. W sensie, może coś jeszcze być, może czegoś nie być, to jeszcze, wiecie. Tak, oglądamy. Pojawią się nowe, magiczne konie, czyli Prisma i Tenebri. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Prisma jest to magiczny koń Apalusa. Właśnie tak się prezentuje w wersji niemagicznej. A tak właśnie wygląda jego magiczna wersja. Jest taki biały, w kolorowe kropki, również ma tęczową grzywę. Według mnie wygląda on bardzo uroczo. Widzieliście? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ona ma na tylnej kończynie jeszcze serduszko. A tutaj mamy zwierzątko właśnie, które jest jakby w zestawie z Prismą. W sensie nie w zestawie, ale po prostu pasują do siebie. Prisma będzie kosztowała 900 Star Coins. Tutaj jest Tenebri i powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co to jest za rasa. Postaram się jeszcze poszukać i napiszę wam to, jeżeli się dowiem. I tak on właśnie wygląda w wersji niemagicznej, natomiast tak się prezentuje w wersji magicznej. Według mnie wygląda troszeczkę podobnie do Laverny. Zobaczmy, może jeszcze coś tutaj będzie ulepszane oczywiście w tych koniach. Fajny ma ogon według mnie i tutaj mamy również zwierzątko. Tak właśnie wygląda z bliska. Będzie on kosztował... wow! 975. Okej. Okay. I teraz przechodzimy do outfitów. Najpierw mamy Yippie Tie Dye Yay Set. Jest on taki w stylu westernowym. Tak właśnie wygląda o głowie. Czaprak i siodło. Siodło wygląda na razie według mnie troszeczkę basicowo, ale pewnie jeszcze będą zmiany, natomiast czaprak naprawdę wow i owiki też naprawdę wyglądają według mnie spoko. Widzicie te rękawiczki? O matka, ale mi się mega spodobały. Ogólnie bardzo fajnie. Teraz Rainbow Chaser Set. Jeżeli to czytam coś źle, to przepraszam. Według mnie wygląda dość podobnie, tylko mamy zmienione, że tutaj mamy niebieskie. W sensie siodło i o głowie może troszeczkę wygląda inaczej czaprak, natomiast jest w tej samej stylistyce. I no mamy też podobnie tutaj z outfitem postaci, ale wygląda według mnie tak fajnie. Rainbow Rodeo Set, widzę, że w tym festiwalu tęczowym w tym roku SSO stawia na westernowość. Nie wiem, czy jest takie słowo. O, zobaczcie, tutaj mamy już inny model czapraka. I też bardzo fajne owijki. I w ogóle ta broda wygląda mega fajnie. I mamy też jeszcze takie fajne usternowe spodnie. A kolejna rzecz to są wyścigi z Katią. Będą takie różne z nią zadanka, tak jak w poprzednim roku. I tak się prezentuje właśnie wyścig.
Co prawda jest to tylko fragment, ale całość możecie obejrzeć sobie właśnie w filmie CC Creations, do którego link jest w opisie filmu tego. I jak widzicie, mamy tutaj takie fajne lodowe elementy, które oczywiście nam się kojarzą z Katią. No i co, kochani, może teraz moja taka króciutka opinia odnośnie tego. Mi się bardzo podoba. Outfity według mnie są dość podobne do siebie, ale no zobaczymy, wiecie, to i tak się będzie dużo zmieniało jeszcze zapewne. Nowe konie mi się bardzo podobają. Znaczy, Tenebri takim wydaje mi się, że no trochę jak Lawerna, a Lawerny już mam, więc Tenebri raczej bym nie kupowała. Jak już bym miała kupić na ten moment któregoś, to Prisma. Natomiast wiemy, że to jeszcze na pewno będzie się zmieniało, więc tutaj jakby wiecie. O outfitach już mówiłam, a wyścig myślę, że naprawdę może być bardzo fajnie i ciekawie. Także co, ja teraz czekam na waszą opinię odnośnie tego święta. Czy czekacie, jak myślicie, co się zmieni i co wy byście zmienili. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, pa!